Witamy tutaj, cześć, witamy samorzy. Zapraszam na kolejny odcinek z Avizona, już pozapytałem nawet Lilo. W drodze tutaj mamy właśnie z Białęki do Centrum. Dzisiaj jest ostatni odcinek z tej magicznej serii. Mamy tutaj nowe wizualizacje, które właśnie nam pomogą tutaj w pokazywaniu tutaj wszystkich rzeczy. I ostatni odcinek oczywiście z muzyką Detroit, tak szczególnie w tym kierunku. Mamy dzisiaj 55 odcinek i co dużo mówić, zaczynamy. Tak, na moim zegarku jest godzina i 7 minut, to znaczy, że muszę się już wydobyć na moje 3 złote. Nawet 4, już nie pamiętam, ale dużo. Więc jedziemy. No i jakżem powiedział, takżem zrobił i jedziemy dalej sobie, proszę bardzo, tutaj przez stworza. Widzieliście wizualizację tutaj, jak to wygląda z góry, tak macie tutaj. Na wizualizacji z Google'a niestety mamy tutaj to trochę zatopione, ponieważ zdjęcia nie są najnowsze. Szkoda, ale i tak są fajne, że są w tutaj wymiarze i z tego właśnie dobędziemy z tych googlowskich dosyć dużo teraz więcej wykorzystywać je, aby mógł wam pokazać bardziej z innych perspektyw właśnie nasze tutaj lokalizacje, ponieważ latanie dronem w miastach, jak ktoś wie lub nie wie, to jest po prostu istna mordęga. Trzeba mieć pozwolenia, trzeba mieć licencję. Licencja jest ważna tylko i wyłącznie w Polsce, żeby było jeszcze tego mało, więc naprawdę to jest po prostu... Nie opłaca mi się, to jest kompletnie się nie opłaca, jeszcze trzeba za tą licencję płacić i prawdopodobnie jeszcze i tak trzeba za około miesiąc wcześniej przed jakimkolwiek lotem, który i tak może tylko w teorii się odbędzie, ale nie we wszystkich miejscach, gdzie w ogóle można latać, bo nad większością Warszawy nie można wznieść się powyżej kilometra i nie można robić to dron ważący więcej niż 600 gram, więc są po prostu straszne obciążenia, jeżeli ktokolwiek, gdziekolwiek chce polecieć sobie, nie polecam, powiem wam szczerze, nie polecam. Ale tak, mamy ostatni dzisiaj odcinek oczywiście z Detroit, też Become Human, muzyczką. Niedługo się pojawi ta seria, niedługo też wyjeżdżam, tak jak mówiłem, wyjeżdżam. Ten wyjazd też się dobrze składa, ponieważ jeżeli mi się uda ze sobą wziąć komputer, a taki mam zamiar, to będę mógł pomontować sobie wszystkie filmy, które mi tutaj jeszcze są zaległe, mówię o polityce warszawskiej, nowych odcinkach z Meta, które będą się już niedługo pojawiać. Jeden odcinek właśnie z Meta się jeszcze ma pojawić na pewno w ten weekend, żebym zobaczył, jak wam się podoba. Kolejny będzie za tydzień, bo Meta będzie się akurat często pojawiać. Detroit nagram już po powrocie, abym miał na czysty umysł. I prawdopodobnie przyjadę właśnie z całym świeżym dyskiem, mam nadzieję przynajmniej posugerowanymi rzeczami. I tak, żebym po prostu był gotowy na wszystko, co tutaj jak chcę. Żeby było po prostu na nowo bym zaczął. Żeby nie musiał tak jak teraz cały czas kopiować i nie mieć miejsca. Tylko żebym po prostu sobie też posegregował w komputerze, żeby było w końcu tam coś dało się jakoś żyć. Tylko to też niestety będę musiał jakiś dysk jeszcze ze sobą wziąć. W sensie nie dysk, jakiś pamięć większą. No, ale tak czy siak. Muzyczka dzisiaj taka bardziej do wzdychania, czy tego typu raczej, czy bym powiedział raczej, niż jako taka. I tak, mam dla was dobrą wiadomość. A Avizona, że posaprawem prawdopodobnie będzie, zawsze chciałem być bambajem. Prawdopodobnie będzie się odbywać cały rok, bez przerwy na zimę, ponieważ odcinków będę dużo, dużo nagrywać jeszcze na zapas. Mam już cały nowy sezon tutaj dla was nagrany, z nowej właśnie serii, czyli z kamerką drugą. Nowy sezon, no powiem wam, że dosyć obfity jest. Przejechałem wszerz całą Warszawę, czyli od Ursusa do Rembrandtowa. Nigdy nie byłem na rowerze jeszcze w Rembrandtowie, więc to coś akurat nowego, tam są stacje. Ale jeszcze dużo nowych teraz będzie się pojawiać w międzyczasie, więc spokojnie. Kolejne po tym odcinku to będzie prawdopodobnie przejazd do Opacz, PKP WKD Opacz. To jest prawdopodobnie najbliższa trasa, a później zaczniemy sobie właśnie ten mój taki maraton wszerz Warszawy. Zobaczymy, jak mi się oczywiście spodoba. No, więc jak mówiłem ci, taka bardziej do zadumy i do przemyślenia dzisiaj ta muzyka. Za chwilę się kończy i kolejny jest trochę weselszy, bardziej pobudzający po to, żebyśmy po prostu tutaj też nie posnęli, a to jest ostatnia rzecz, jaką bym chciał zrobić. W ogóle to jest ciekawe, bo my tu sobie jedziemy cały czas, tam w tle widzimy Warszawę oczywiście i tu jadę drogowóz.
Nie wiem, co tutaj robili, oni sobie wyjechali na piknik czy co. W ogóle to jest śmieszne, bo... Śmieszne, nie śmieszne. Bo my mamy teraz trzeci miesiąc od końca i tu mamy trzeci miesiąc ogólnie. Więc właściwie wychodzi na to, że... No... Jakby to powiedzieć w bardzo dużym skrócie... pół roku minęło. A, tutaj pokazuję nam specjalną... Jak widzicie, przed nami jest budynek, tam gdzie jest słońce mniej więcej. Tam są owce. Owce nocują. I to są wszystkie zwierzaki, ogólnie i owce, które zostały znalezione w Warszawie lub ogólnie. One sobie mieszkają na tej całkowicie dzikiej wyspie w Warszawie. Taka ciekawostka, jakbyście nie widzieli tego. Tutaj mniej więcej to jest. No i tu jest smutna wiadomość, już jakiś czas temu, nie powiem dokładnie kiedy, ale... Jakoś tydzień, dwa tygodnie, może miesiąc zginęły te wszystkie owce, ponieważ te osoby, które takie znamy, które się nimi zajmował, coś zaniedbał i po prostu z głodu wszystkie poumierały. Bo to mimo wszystko one mają takie ciężko, jeżeli chodzi o jedzenie i nie mogą jeść tylko cały czas tawy, tylko muszą też jakieś żarcie dostawać. I niestety wszystkie te owce poumierały, a tutaj były takie właśnie wysepka, gdzie faktycznie owce sobie mogły w teorii chociaż dziko żyć. No szkoda bardzo. Lubiłem te owce. Przecież nigdy ich nie widziałem na żywo. Widziałem je na żywo, ale nigdy ich nie dotknąłem przez coś w tym sezonie, ale... No. Mówiłem niedawno też, że pojawi się nowa seria poza prawem. Ona się może, że pojawi kiedyś. Prawdopodobnie będzie to już nowy cykl, bo w zimę wiadomo, ja nie będę jeździć na żadnych pojazdach zbytnio. Zbytnio, oczywiście. No nie wiem, czy hajwy będą na zimę, czy nie. Ale tak czy siak nie... Nowy sezon prawdopodobnie się pojawi, a widzę przez problem na jeszcze nowym środku transportu. No nowym, no jakby to nie powiedzieć. Tylko że to już będzie w roku 2020 i będzie też prawdopodobnie to ciekawe dosyć wyglądać. A tutaj mam kabel i cały czas go dotykam. I macie tam pewnie to jest takie, cały czas przeskakuje. Tak, my tutaj już damy już do naszego końca właściwie, bo my mieliśmy dojechać do Mostu Gdańskiego i do Zoo. I tu się nasz kończy całkowicie w teorii przejazd. Tak długo jeszcze chciałbym powiedzieć, bym zapomniał, że to całość, to wszystko tutaj co mamy... A, ta policja pilnowała tych owiec! Okej, no to ma teraz sens. Żeby nikt nie przychodził do nich. No, to na sam koniec odcinka będzie jeszcze taki timelapsik. Oczywiście z satelity teraz będę wam pokazywać, w sensie z lotu drona. Chciałem przejechać do domu, a niestety to było zamknięte. Ani tutaj górą też nie mogłem przejechać. Chociaż i tak przyjechałem, z tego co pamiętam. No ale tak czy siak... na górze będzie taki krótki pokaz całej trasy, tego całego maratonu, który tutaj sobie zrobiłem przez Białękę. Jak to mniej więcej ta całość wyglądała. A to jeszcze za chwilę, ponieważ musimy jeszcze przejechać pod Mostem Gdańskim. Którym, no czasami jeżdżę, ale tak czy bambajem. Dowiadam, żeby przez niego przejechać, to raz tędy tutaj jechałem faktycznie, ale chyba nie wiem, czy już z tego odcinki są jeszcze nagrane. Raczej wątpię. No ale tu widzicie, na przykład nad nami nie było tego mostu kolejowego. On już został naprawiony, zbudowany ponownie, tak jak był cały czas, więc no powiedzmy, że całkiem już jeszcze nieźle znowu z powrotem. I jedziemy sobie kulturalnie ulicą. Zresztą nowa sezon poza prawem będzie dużo się odbywać na ulicy, bo w niektórych miejscach nie ma ścieżek rowerowych, ani tego typu rzeczy, więc po prostu wjeżdżam na ulicę i się bawię. A tu akurat też jest dosyć ciekawa zabawa, jeżeli chodzi o jeżdżenie na ulicy, no bo gdzie ja widzę, że nie lubię jeździć bardziej niż na rondopodobnym sprzęcie. No, tu jest akurat coś tego typu. No, to sobie ładnie skręcamy i jedziemy. Jeżeli ta seria wam się podobała, możecie zostać łapkę w górę pod tym odcinkiem i oczywiście pozostałymi. Jeżeli... Pozdrawiam oczywiście. Jeżeli jesteście nowym użytkownikiem, subskrybuj ten dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych nowych serii z oczywiście tejże serii. No i co dużo mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Tymczasem ja was pozostawiam z timelapsem podsumowującym i końcowym. Cześć!